serdecznie na moim kanale w nowej serii Z Bliska. W tej serii będziemy się przyglądać z bliska różnym przedmiotom. W pierwszym odcinku przygotowałem dla Ciebie kilka ciekawostek na temat płatków śniegu. Zapraszam do oglądania. Kilkudniowy śnieg, zwłaszcza gdy świeciło słońce, ma już strukturę lodu i nie da się dojrzeć pojedynczych płatków śniegu. Na szczęście, gdy zacząłem składać film, śnieg zaczął padać i mogłem moim świetnym mikroskopem podejrzeć kilka płatków śniegu, co tutaj teraz widzicie. Ponoć nigdy na świecie nie spadły dwa takie same płatki śniegu. Każdy jeden, który kiedykolwiek dotarł do Ziemi, minimalnie choćby różnił się od wszystkich innych. Mimo to można wyróżnić kilka rodzajów płatków śniegu. Każdy płatek jest inny, ponieważ powstaje w choćby minimalnie innych warunkach, na które składa się ciśnienie, temperatura i wilgoć, jakie występują na drodze tworzącej się śnieżynki. Każda śnieżynka zbudowana jest na bazie sześciokąta. Powodem tego jest budowa cząsteczki wody, w której kąt między atomami wodoru i atomem tlenu to około 104,5 stopnia. W zamarzającej wodzie cząsteczki te przestają poruszać się chaotycznie i ustawiają w taki właśnie sposób. Dodatkowo na rogach łatwiej jest dostawić się jakiejś cząsteczce, co sprawia, że w płatku śniegu powstają tak finezyjne ramiona. Każdy płatek śniegu ma jądro kondensacji, którym może być na przykład jakaś cząsteczka pyłku albo kurzu. Ma ono wpływ na kształt płatka, a bez niego płatek nie zacząłby nawet powstawać. Wydaje mi się, że na tym filmie udało mi się uchwycić jądro kondensacji tego płatka. Roztopił się on cały, a po środku został jakiś pyłek, który się nie roztapia. Dlaczego śnieg jest biały? Pojedynczy płatek śniegu jest przeźroczysty, podobnie jak woda. Pomimo tego, gdy patrzymy na śnieg, wydaje się on biały. Dzieje się tak, bo śnieg rozprasza światło i odbija niemal 90% ze światła, które na niego pada. A pada na niego światło słoneczne, które jest białe. Na tym filmie pokazana jest bańka mydlana, która zamarza na mrozie. Widać w niej właśnie takie kształty, jakie tworzą się na śnieżynkach. Te wzorki, które powstają na bańce, są spowodowane budową cząsteczki wody. Ten film pokazuje powstawanie płatka śniegu. Nie wiem, czy to jest animacja, czy prawdziwy proces, ale jest mega. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli Ci się spodobał, proszę o lajka. Jeżeli dajesz dislajka, proszę napisz dlaczego. Życzę wszystkim miłego dnia i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa!